Robin Reed miała zaledwie 15 lat, gdy lekarz rzucił ją na stół, zerwał z niej ubranie, związał jej ręce i nogi i zmusił do poddania się aborcji wbrew jej woli. Nastoletnie ciąże to plaga lat 90. w Stanach Zjednoczonych. By pomagać w takich sytuacjach, lekarze otwierali kliniki lecznicze, oferując usługi aborcyjne. Jednym z takich cieszących się złą sławą klinik był samozwańczy klub aborcyjny, otwarty przez doktora Gosnella, nazywanego kobiecym rzeźnikiem, wykonującym 5 aborcji codziennie przez 22 lata. Doktor Kermit Gosnell. Niech nie zmyli Was zabawne imię, bo w historii potwora z Filadelfii nie ma nic śmiesznego. Świat medycyny skupiony jest na ratowaniu ludzkich żyć, a wśród tysięcy dobrodusznych lekarzy Gosnell widnieje jako anioł śmierci. Ale od początku. Wczesne lata życia Gosnella nie są specjalnie interesujące. Wiadomym jest fakt, że dyplom lekarza uzyskał na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w 1966 roku i według doniesień spędził 4 kolejne dekady praktykując medycynę wśród ubogich, w tym prowadząc program pomocy dla nastolatków, czy chociażby otwierając klinikę odwykową dla osób uzależnionych od narkotyków w biednej dzielnicy Mantua w zachodniej Filadelfii. W latach 60. i 70. Kermit Gosnell stał się wczesnym zwolennikiem praw aborcyjnych, a w 72. roku otworzył własną klinikę przy Lancaster Avenue. W tym samym roku Gosnell przeprowadził 15 aborcji, wykorzystując do tego nowo powstałą metodę innego doktora, Harveya Carmana. Supercoil, bo tak nazywa się metoda, umożliwiła praktykującym wykonywanie aborcji w drugim trymestrze ciąży przy niewielkim przeszkoleniu lub wyposażeniu. Powywijane spirale wprowadzane były do macicy, gdzie powodowały podrażnienie prowadzące do wydalenia płodu. Pierwsza próba metody Supercoil została przeprowadzona na ofiarach gwałtu w Bangladeszu pod patronatem International Planned Parenthood Federation. Na ogół skutkowały one wysokim odsetkiem obrażeń u pacjentki, lecz to nie przeszkodziło obu panom do przeprowadzenia kolejnego eksperymentu. Sam opis tej metody już brzmi przerażająco, a co dopiero jej wykonanie przez Gosnella. Doktor użył metody Carmana do przeprowadzenia 15 aborcji. Ekipa telewizji publicznej ze stacji w Nowym Jorku filmowała zabiegi na prośbę Carmana. 9 z 15 pacjentek miało powikłania poaborcyjne, w tym 3 kobiety odczuwały bardzo poważne skutki zagrażające życiu. A dlaczego? Urządzenie, jakiego użył Gosnell, znacznie różniło się od pierwowzoru. Zamiast spirali, jego wariant to nieprzetestowana plastikowa kula z żyletkami włożona do macicy matki, aby posiekać i wydalić płód. Urządzenie powodowało poważne rany szarpane, cięte, infekcje i krwawienie u kobiet. To wydarzenie zapisało się w historii jako masakra w Dniu Matki. Pomimo wcześniej zauważalnych problemów natury lekarskiej u doktora Gosnella, jego kariera szła stale do przodu. Przez 32 lata pracy jako lekarz przeciwko Gosnellowi złożono 46 znanych pozwów sądowych, a były to takie oskarżenia jak rasizm, ponieważ oddzielał białe kobiety od czarnych, dając białym nieco czystsze pomieszczenie do przeprowadzenia zabiegów aborcyjnych. Do tego brak pielęgniarek na sali pooperacyjnej, zatrudnianie nielicencjonowanego personelu, przechowywanie szczepionek w niehigienicznych i nieodpowiednich lodówkach oraz w niewłaściwych temperaturach, czy najczarniejszy scenariusz, pozew cywilny złożony w imieniu kobiety, która zadzwoniła do kliniki dzień po aborcji, by zgłosić obfite krwawienie, a 3 dni później zmarła z powodu perforacji macicy i zakażenia krwi. Żadna z tych i wielu innych spraw nie zamknęła kliniki z horrorów, a od 1993 roku jego placówka nie była sprawdzona przez inspektorów ani razu. W 2010 roku FBI zrobiło najazd na klub aborcyjny doktora Gosnella i to, czego się dowiedzieli po przeszukaniu kliniki, przestudiowaniu dokumentów i przesłuchaniu świadków, było przerażającym odkryciem. Nalot był wynikiem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez Administrację do Spraw Zwalczania Narkotyków, Departament Policji w Filadelfii i Stanową Jednostkę do Spraw Niebezpiecznych Przestępstw Narkotykowych. A to wszystko w sprawie podejrzeń o nielegalne przepisywanie środków i innych leków w gabinecie. Odkryto, że Gosnell przepisywał pacjentkom, a także i podawał na miejscu oksytocynę, środek, który ma zastosowanie zarówno przed, w trakcie, jak i po porodzie.
Powoduje on wzmocnienie skurczów macicy w celu szybszego wydobycia płodu, przedwczesne pękanie pęcherza płodowego, a także doprowadza do śmierci macicznej płodu. Po wejściu do jednego z gabinetów zobaczyliśmy krew na podłodze, a do naszych nosów dotarł stęchły zapach moczu. Po całej placówce szwendał się kot z pchłami, a kocie odchody znajdowały się wszędzie. Półprzytomne, naćpane i płaczące kobiety czekały na swoją kolej w poczekalni lub dochodziły do siebie w gabinetach świeżo po zabiegu, powiedział jeden z funkcjonariuszy FBI. Na miejscu odkryto stosy leków po terminie i bez odpowiedniej metody przechowywania ich. Zardzewiałe i niesterylne przyrządy chirurgiczne, brak sprzętu lekarskiego odpowiadającego za monitorowanie stanu zdrowia pacjentek, czy zakrwawione koce i prześcieradła. Odkryto szczątki płodów pozamykane w pojemnikach, które były trzymane w lodówkach i zamrażarkach. Często były też wyrzucane w różne, nic nieznaczące miejsca, zapakowane w kartony po mleku. Kartony po sokach rzucane były do worków czy do puszek po kocim żarciu. Odnaleziono plastikowe pojemniki pełne stóp poaborcyjnych płodów. Dlaczego przechowywano osobno tylko stopy? Nie wiadomo. Gosnell i jego niekiedy nieletni pracownicy zostali aresztowani i przesłuchani. Jeśli jeszcze do tej pory nie obrzydziłem wam działań tego człowieka, to teraz na pewno tak się stanie. Okazało się, że łasy na pieniądze i niedbający o swoje pacjentki doktor przeprowadzał aborcję często nawet tego samego dnia, co zostało mu to zgłoszone, bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania. Im więcej praw musiał złamać doktor, tym więcej mógł też wziąć za to kasy, a często były tak ruchliwe dni, że wracał do domu z portfelem cięższym o dziesiątki tysięcy dolarów. Nie dbał nawet o wiek. Przeprowadzał zabiegi dziewczynkom bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody ich rodziców, a nawet i w drugą stronę. Często wykonywał na siłę zabieg dla dzieci bez ich zgody, ale za to za zgodą rodziców. Przeprowadzał nielegalne z punktu widzenia prawa Pensylwanii aborcje po 24 tygodniu ciąży, a nawet i jeszcze później, faszerując kobiety lekami wymuszającymi poród. Gdy w klinice dochodziło do sytuacji przedwczesnego porodu wymuszonego farmakologicznie, a dziecko przychodziło na świat dużo wcześniej, lecz jeszcze żywe, to uśmiercał je, przecinając nożyczkami kark i rdzeń kręgowy, nie informując o tym swoich pacjentek. Dowiadywały się w momencie, gdy działo się to na ich oczach. Bywało też tak, że po rozpoczęciu porodu pacjentka była umieszczana na toalecie. Po tym jak płód wpadł do toalety, był wyławiany, by nie zatkać kanalizacji, a następnie gdzieś wyrzucany. Jak mówiłem, Gosnell nie był w tym sam. Ostrożnie dobierał swój zespół lekarski i trenował ich, by byli takimi samymi zwyrodnialcami. Jednym z przykładów jest okłamywanie pacjentek przy robieniu zdjęć ultrasonicznych, podczas gdy samozwańczy lekarz specjalnie trzymał urządzenie tak, by na zdjęciu USG płód widoczny był na znacznie mniejszy niż jest w rzeczywistości, co podświadomie pomagało kobietom podejmować decyzję o zabiegu. Dochodzenie ujawniło również podejrzaną śmierć w 2009 roku 41-letniej pacjentki, Karnamayi Mongar, uchodźcy z Butanu, co z kolei ujawniło dalsze informacje na temat niehigienicznych operacji, wykorzystywania nieprzeszkolonego personelu, w tym nastolatków, oraz stosowania silnych leków bez odpowiedniego nadzoru i kontroli medycznej. Gosnell tłumaczył się, że chciał pomóc biednym kobietom i ustrzec je od często samotnego wychowywania dziecka w biedzie. Dziecka, którego one same nie chcą. Prawo aborcyjne Filadelfii było dosyć opresyjne, a te kobiety nie znalazłyby pomocy nigdzie poza nim. Tak mu się też tylko wydawało. Jego urojenia szybko zostały rozwiane i oskarżono go o 8 zarzutów morderstwa. Prokuratorzy twierdzili, że zabił 7 dzieci, które urodziły się żywe, a także był odpowiedzialny za śmierć Karnamayi Mongar w 2009 roku. Udowodniono, że Gosnell nie posiadał certyfikatu z ginekologii ani położnictwa, za co też również został wniesiony przeciwko niemu akt oskarżenia. Do tego warto dołożyć 23-stronicowy akt oskarżający Gosnella i jego współpracowników o nielegalne rozprowadzanie, tworzenie i wmuszanie narkotyków, a także masowe wypisywanie recept na silne leki. Walka sądowa była bardzo zacięta. Setki dowodów i aktów sprawy, setki oskarżeń, aż finalnie zapadł wyrok. 72-letni mężczyzna został oskarżony o 7 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia i 1 zarzut morderstwa trzeciego stopnia, a także o dzieciobójstwo, znęcanie się nad zwłokami, wiele zarzutów konspiracji, nakłanianie do przestępstwa i naruszanie prawa stanowego. Wyrokiem dla potwora z Filadelfii było potrójne dożywocie, a współwinni, czyli personel i wspólnicy Kermita Gosnella, otrzymali wyroki rozciągające się od 7 miesięcy do nawet 10 lat. Kobiecy rzeźnik finalnie trafił tam, gdzie jego miejsce. Czarne serce.